Cześć, witajcie, jest to oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale, w drugim odcinku w tygodniu, ponieważ tak jak powiedziałem, planuję wprowadzić częściej Terna, ponieważ jest popyt, jest podaż, no i ten odcinek będzie troszeczkę inny, ta seria sobotnia będzie troszeczkę luźniejsza, krótsza, ponieważ będę tutaj robił różne pierdoły, takie jak na przykład dzisiaj będziemy sobie przerabiali moją postać, stwierdziłem, że ten oto tutaj łysol jest dosyć brzydki, tutaj może wam bardziej go pokażę, o, jest dosyć brzydki, taki emeryt. Kochani, jedna ważna rzecz, właśnie jestem po nagraniu poprzedniego odcinka i chciałem odpalać drugi i pingwinek mi chłopnął do drużyny, to 40 poziom i dał mi donate'a i jakby, ja tak mówię, o, fajnie, jakiś fajny pasek dostałem, ale super, i tutaj napisałem, ej, dzięki, wiesz o co chodzi stary, nie, wiesz, pozdro, bita piona zawsze. I ja zobaczyłem, co to za pasek jest. I to jest, moi kochani, nienawiść Dragula. I ja nie wiedziałem nawet, ile to jest warte. Mówię, ale fajnie, tam parę kaka do przodu. Ja sobie wszedłem na Tyrnopedię w tym momencie. Ile to jest warte? Ludzie, napiszcie mi, ile to jest warte, bo ja nie wierzę. To jest naprawdę tyle warte teraz, to jest sprzed roku. To prawdopodobnie jak się boss pojawi, więc pewnie jest teraz tańsze, ale ile to jest do cholery jasne warte? Za ile mogę to sprzedać? To są jakieś oferty sprzedaży, wow. To wygląda jak item, który mi wykeruje postać i sobie kupię całe kuza to. Więc dziękuję Pingwinkowi bardzo. Wyniki konkursu na platynę są w środę, ponieważ jest dodatkowy odcinek, tu się to nie liczy, ponieważ nagrywam pod rząd. I sobie dopiero w środę rozdamy kolejną platynę, więc tutaj nie musicie pisać komentarzy, odpowiadając na pytania. A dzisiaj przerobimy sobie moją postać. Zrobimy z tego dziadka coś ciekawego. Mam 126 platyny, za 90 level wbite, więc dzisiaj sobie odpalamy, słuchajcie, mój symulator tworzenia postaci. Gdzie to było? Premium. O, zmiana wyglądu, dokładnie. I sobie stworzymy jakąś fajną postać w dzisiejszym odcinku. I myślę, że coś ciekawego z tego wyjdzie. No ta postać jest katastrofalnie brzydka. Jeżeli pytacie, dlaczego taka postać jest brzydka, no to dlatego, że byłem kiedyś dziewczyną w tajernie. Zmieniłem sobie płeć, bo było mi już głupio być tą dziewczyną w tajernie. No i wyszło jak wyszło, więc dzisiaj zrobimy sobie jakąś, myślę, fajną postać. Do końca wiem, co ja w sumie chcę zrobić. Na pewno bym chciał jakieś włosy zapuścić. No i te marszki sobie usunąć, więc usuniemy sobie na początku faktycznie z marszki. To jest plan. Może głowa, co? Głowa to będzie. Okej, okay. Możemy się trochę odmłodzić. Myślę, że się odmłodzimy w ten sposób. 6 platyny. Ten nos jest brzydki, nohal. Jezus Maria, ten nos jest okropny. Zróbmy sobie jakiś nos zwyczajny w ten sposób, dobra, co dalej? Blizny. Chcę jakieś blizny sobie zrobić na twarzy. Możemy sobie coś porobić, żeby się pobawić. Platyny mam dużo, więc nie jest to jakiś duży wydatek. W sumie zapomniałem, że na 90 level dostaje się platynę, więc możemy to spokojnie wydać. Nie chcę chyba blizny, blizny są brzydkie. Kolczyki. Czy chcę jakiś kolczyk? Kolczyku chyba też nie chcę. Tak sobie myślę, że to nie dla mnie. No nie, 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 nie. Zdecydowanie kolczyków nie chcę. Dobra, opaska. Opaska już tak bardziej. Myślę, że sobie możemy coś zrobić. Jakąś taką opaseczkę. Słuchajcie, chciałem zawsze zostać piratem. To brzmi jak plan. Tatuaż. Czy chcemy jakiś tatuaż? Możemy sobie jakiś tatuaż wokół tego zrobić. To wygląda całkiem ciekawie. żeby być zebrą. Słuchajcie, zostawmy póki co taki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zarost. Na pewno bym chciał jakąś brodę. Na pewno bym chciał jakąś brodę. Możemy zrobić sobie taką naprawdę konkretną brodę. O, taką jak Carioner na przykład. I pomalujmy ją jakoś na czarno może, co? Czarna broda? Nie, to wygląda słabo. O, taki czerwony miedziobrody. To jest coś fajnego, tylko może taką bardziej, o, taką rudawą. O Jezus Maria. No i teraz ta się jazda. Co ja bym chciał za włosy? Czy ja w ogóle bym chciał włosy? Tego zacznijmy, bo tak powiedziałem, że bym chciał. I w sumie się teraz zastanawiam. To jest taka grzydka na mnie, jeszcze za kolana się zgadzają. Czy tam trochę większe? Ale to jest taka moja grzywka. Słuchajcie, możemy zostać jaskim szpadą generalnie i podbijać statki. Usta, możemy sobie usta zmienić. Ale mam zęby. O Jezus Maria, o, to jaki, tych nie widziałem nigdy. Nikt chyba takich nie nosi, są dosyć drogie i brzydkie. Ust chyba nie chcę zmieniać, powiem wam. Słuchajcie, wiecie jakie chcę oczy? Ja chcę takie oczy świecące niebieskie, je widziałem, o właśnie. Patrzcie jak to zajebiście wygląda, nie? Tak pod włosy. Tylko teraz ta opaska, ni cholera nie pasuje. Czekajcie, tą opaskę zdejmę może. Albo takie coś, czajcie, tak chcę zrobić? Czy te oczy są przerażające? Ale to wygląda jak kocur, naprawdę, to mi się podoba. Zobaczmy jeszcze może jakieś inne oczy, czy są jakieś inne świecące. Na zielone raczej nie. Aha, są takie szare jeszcze. Ło, to są sajanina oczy. To wyglądam jak, jakbym właśnie wiadro przyjął. Dobra, nie, zróbmy sobie takie niebieskie, myślę. Dobra, słuchajcie, zmieniłem kolor. Ta postać wygląda jak dzik. I chyba sobie taką postać zapiszemy. No dzisiaj to będę... To będę ja, już nie będę łysolem brzydkim, tylko będę takim kozakiem. Wydaje mi się, że naprawdę jest fajnie, te usta możemy jakoś kurczę zmienić, ale nie wiem które, bo to tak...
No, takie groźne mogę. A to jakby barba pod gryzkę był, to może takie groźne usta by pasowały. Chyba nie, nie? Takie usta to jest przegięcie chyba, mam wrażenie. Trochę jak Geller Grindelwald zaczyna wyglądać. Ostatnio w ogóle oglądałem Fantastyczne Zwierzęta i tak mam go w głowie cały czas. Jak on ma takie oczy fajne, tak jedno miał takie, drugie takie, trochę taki ret na sterydach. Dobra, słuchajcie, kochani, tak go dzisiaj będę wyglądał. 47 platyny wydaje w tym momencie i od dzisiaj wyglądam w ten sposób. Od dzisiaj wyglądam w ten sposób. Nie, halo, to jest ten czarny. Dobra, wejdziemy jeszcze do walki. Może wytepajmy się stąd, co? Bo w tym Bernie jest trochę tutaj niebezpiecznie jeszcze dla mnie. Nie będę chciał za bardzo się bić, wytajpajmy się normalnie stąd gdzieś na jakieś lepsze horyzonty. Weźmy sobie tutaj do Black Magic, weźmy. Wytepajmy się, no nie wiem, gdzieś do Alair na przykład, nie? I spróbujmy zaatakować jakiegoś mobka, zobaczymy jak będę wyglądał. Ale dziwnie, czuję się jakbym w ogóle inną postacią teraz grał. Zobaczmy sobie, no nie wiem, Łotra zaatakujmy. Zobaczymy jak będę wyglądał w walce bez czapki. Jak kompletny kasztan. Jak kompletny kasztan wyglądam. Ale dobra, mi się podoba. Ludzie się trochę zdziwią, bo ten odcinek będzie opublikowany w sobotę, a ja nagrywam to w poniedziałek, więc ludzie się troszeczkę zdziwią, jak mnie zobaczą. Ale myślę, że to jest takie ciekawe. Dobra, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w środę, ponieważ teraz będą dwa tajerny tygodniowo. Plus postaram się jeszcze jakiś vlog dla was kręcić w tym czasie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziś jest albo sobota, albo niedziela. Jeszcze nie wiem, kiedy to nagram. Chyba w sobotę, ale zobaczymy. Tak czy siak, zostawcie kciuka, suba. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Siema, siema, cześć, cześć, pa, pa.